Witam Państwa serdecznie, z tej strony Rybka. Dzisiaj postanowiłem nagrać filmik, dlatego że wczoraj naprawdę źle się czułem. Źle się czułem po prostu i nie powinienem tego filmiku nagrywać, dlatego że nie objaśniłem dobrze dla tej osoby, a to może być młoda osoba, to postanowiłem jeszcze raz nagrać filmik. I tutaj jeszcze do jednego gościa coś powiem, ale to już za chwilę. Najpierw ważniejsza jest młodzież, także przystępujemy do pokazania, jak to się robi. Tu trochę akwarium jest po piasku, ale to nic chyba nie szkodzi. Także do tej osoby, co mi pisała, jak to się robi, postanowiłem nagrać filmik. I pokazuję. Tu mamy wężyk z kamieniem napowietrzającym i pokażę, jak to się robi. Robimy w ten sposób. Ja mam tutaj, przyniosłem bazalt. Nasypiemy do akwarium bazaltu, trochę zmieszamy z takim żwirkiem, nie będziemy wodą zalewać, ale już pokazuję, jak to się robi, bo wiadomo, że młodzi akwaryści mogą takiego czegoś nie wiedzieć, ja też kiedyś nie wiedziałem, także pokazuję. Wkłada się teraz wężyk do akwarium. Za długi ten wężyk mam. Zaczekajcie chwileczkę, żeby tu nie było problemów żadnych. Zaraz zrobimy dobrze. Po prostu szanuję młodych ludzi. Kiedyś też nim byłem. Oczywiście do tej pory jestem młody. I tak, kładziemy wężyk. Pokażę Wam, ja tam z tym problemów nie mam. I tak się robi. To ustawiamy jak chcemy. Jak chcemy, przysypujemy żwirem. Jak widzicie, tu zaraz sobie jeszcze nabiorę żwiru. Przysypiemy tu. Nie będę się bawił z tym kubkiem, tylko pokażę, jak to ma być. Dobra. Tak jak wczoraj mówiłem na filmiku, żeby wężyk, raczej kamień napowietrzający nie był pod żwirem, tak jak teraz go przykryłem. To już Wam pokazuję. I teraz sobie ustawiamy. Na przykład ja chcę na środku, nie? I tutaj widzicie, dałem go na wierzch. Palcami wsuwam sobie pod żwirek. Oczywiście przysypuję. To tak intruz pokazuję Wam, żebyście... O, przykryty jest. I tutaj są takie przyssawki. Ja te przyssawki mam w akwarium. Tu przeważnie dajemy grzałkę do rogu, tak jak się daje. Naciskamy bardziej na przyssaweczkę. Tu i tutaj grzałeczka. I nam wszystko zakrywa. Zakrywa nam wszystko. Tu sobie możemy posadzić roślinki czy inne. A maskowanie jest, można zamaskować, kochani, w ten sposób, że na przykład taki korzeń stawiamy sobie tutaj w ten sposób i kamienia napowietrzającego już nie widać. No oczywiście roślinami jest obsadzone. Albo ten kamień, co wczoraj pokazywałem, kładziemy go o tak, żeby przykryć oczywiście ten kamień napowietrzający. Także przykryty jest i teraz tu ładnie bąbelki idą
i ładnie to się prezentuje, obrośnięte roślinkami. To jakiś korzonek można, każdy ma swoje fantazje. No oczywiście to jest napędzane przez brzęczyk. Przez brzęczyk, także należy tak to robić. Ja tu mam tego żwiru trochę za mało, bo wiadomo, że dajemy do akwarium bardziej na tył bynajmniej 6-7 centów, a z przodu dajemy żwirku mniej, bo wiadomo, że roślinki sadzimy, bo boki, tył, jak tam kto uważa. Także postanowiłem ten filmik nagrać, ponieważ chciałem to dobrze wyjaśnić. Mniej więcej wiecie, jak już się to robi. A tak można wyciągnąć po prostu ze żwiru, o, i już. Bo jednak to może i młoda osoba się pytała, a ja po prostu nagrałem to oczywiście byle jak. Do tego się przyznaję, także tak właśnie należy robić. Tak jak mówiłem, jeszcze Wam jeszcze coś pokażę. Odgarnę ten żwir całkiem. Wiadomo, że niektórzy będą się denerwować, jak będą to robić, będzie im to wypływać, ten wężyk, raczej wychodzić z piachu czy ze żwiru. To są takie przyssawki, że do gołej szyby przyklejamy 3 czy 4 i wtedy sobie zasypujemy. Oczywiście ten kamień musi być na żwirku. Ten kamień musi być na żwirku. No i tak mówiłem, zawsze można zasłonić albo jakąś roślinką, albo jakimś korzeniem, czy lawą wulkaniczną, czy nawet kamieniem. Ale nie polecam kamieni, bo niektóre podnoszą pH, a lawa wulkaniczna jest obojętna, tak jak mówiłem, w wodzie. I tu zaraz Wam pokażę jeszcze, ile gupików jest. Tu właśnie chciałem powiedzieć jeszcze do jednej osoby. To jest filmik po prostu o akwarystyce, ale z żartem. Albo wiecie co? Nie będę nic mówił. Szkoda słów. Także Kuba, tą działkę mi musisz przysłać. Tam chyba 5000 jest. Ale to naprawdę śmiać mi się chce. Także pozdrawiam Cię, Smoku, i Twoją całą rodzinę. I nie ma co dyskutować na ten temat. A teraz Wam właśnie pokażę moje gupiki. Także na szybko nagrałem, pokazałem, żeby młodzi akwaryści widzieli, jak to się robi. Także każdy ma swoje sposoby, każdy ma jakąś swoją fantazję, co chodzi o akwarium. No i przechodzimy do gupików. A tu na koniec Państwu pokazuję gupiki pełno maluchów. Właśnie wyłączyłem filtry. Sypłem im troszeczkę za dużo jedzenia, ale zbrojniki dadzą radę, jest tu ich pełno. Ładnie się wybarwiają. Także tu słońce świeci. Ale Wam tu jeszcze tak pokażę, tak to akwarium wygląda w sumie. Także gupików jest pełno. O, tam małe glonki. Wszędzie tego pełno. Jeszcze raz pokażę młodziutkie pole, na szybach glonki i u góry pełno wybarwionych już gupików. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do następnego filmiku. Z tej strony Rybka. A jednemu koledze jeszcze na koniec muszę powiedzieć, że z tej mąki ziemniaczanej nieźle mu bije w dekiel. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmiku. Cześć, z tej strony Rybka.